Siemolo, uzależniłeś się kiedyś od kupowania koni w SSO? Bo ja tak, no i ostatnio mam głód zakupoholizmowy, ponieważ nowego konia kupowałam z około 2 tygodnie temu. No ale ten teraz, uzależniłam się od nowych American Paint Horse'ów, więc coś czuję, że dziś nieźle się zabawimy. Jeżeli tak jak ja lubisz ten uczuć kupowania nowego konia w Star Stable, zostaw kciuka w dupę. A, tu też mam napisane, że mam wspomnieć o moim Instagramku, to ten. Tu macie nazwę, a tu macie teraz jakieś o fajne foty, co tam się znajdują, więc wbijaj śmiało, zapraszam. Dobra, znajduję się w tej naszej kochanej gierce, oczywiście na American Paint Horse'ie. No i znowu jesteśmy na koncie Morduka, który was się w końcu posłuchał i wbił ten 15 poziom. Dziękuję wszystkim, którzy skomentowali poprzedni film, więc teraz poczekamy kolejne 2 lata, aż wbije 16. No ale znajdujemy się na koncie Morduka z tego względu, że ja oczywiście klepię biedę na swoim koncie i nie mam żadnych star końców. A dzisiaj na pewno kupimy sobie ich trochę więcej niż jeden. Morduk ma 4520 star coins, więc mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, że dzisiaj go doszczętnie okradziemy, bo kupimy mu nowe American Paint Horse, ale to i tak będę ja je trenować, więc... No dobra, jesteśmy w Forcie Pinta i z tego co pamiętam, to jeden American Paint Horse znajduje się właśnie w Forcie Pinta. Znajduje się akurat tutaj ten, który jest moim jednym z najbardziej ulubionych. Nie wiem, jak wam się podoba, też możecie napisać, który w sumie, które umaszczenie podoba wam się najbardziej. No bo mi podoba się to, które kupiłam oczywiście jako pierwsze, czyli teraz, na którym się znajduję. Ten konik, o. Ten właśnie jest na miejscu drugim, więc oczywiście też sobie go kupimy. Ja w ogóle myślałam, żeby go kupić, żeby pierwszego go nie kupić, no ale kupiłam tego. Nieważne, dobra. Nie stać mi w ogóle ani na jednego na Sarze Flower Look, czyli na moim głównym koncie. No a Morduka stać na chyba nawet wszystkie umaszczenia, więc... Nikt nie pytał, ale każdy potrzebował, okej? No jakby go tu nazwać? Dobra, spytałam się Morduka o podsunięcie jakiegoś imienia. No i oczywiście jak to Morduk powiedział, że ma być głupie, bo on kolekcjonuje konie z głupimi imionami. Więc stwierdziłam, że będzie to Banana Kid, czyli bananowy dzieciak. Mam nadzieję, że pasuje. Myślicie, że mu się spodoba? Ja myślę, że tak. No i dobra, jeden American Paint Horse kupiony. No cóż, nie moja wina, że Morduk będzie miał całą stajnię tylko w tych American Paint Horse'ach, mimo że niedługo wychodzą nowe konie i nowa w ogóle rasa. A właściwie odnowiona rasa, bo ta rasa już była. Być może zrobię od niej odcinek. Zobaczymy. Na razie nie będę nic spoilerować, bo wiem, że są ludzie, którzy po prostu nie lubią z takich spoilerów. Następne American Paint Horse'y są na ujeżdżalni. Ale, że mój kochany Mikołaj nie ma zrobionych zadań, to nie ma nawet podwózki do ujeżdżalni. Więc musimy dymać z winnicy do ujeżdżalni. Aż chce mi się po prostu usiąść na tym jego koncie i samemu zrobić te zadania, ale on przechodzi fabułę, ja już swoją przeszłam. W ogóle, tak przy okazji, jak jadę tam do tej ujeżdżalni, muszę się was o coś spytać, ponieważ za mną w tle jest dosyć pusto i ja trochę nie mam pomysłu na to, co ja mogę właściwie tam za mną dać. Tam jest drapak kota i obok jest... W którą stronę się kręcę? I tutaj jest jeszcze leżak dla kota. No i za bardzo nie mam pomysłu, jak to można by było fajnie udoskonalić. Więc jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł, na przykład na jakieś światełka, jakiś obraz, cokolwiek naprawdę, to niech napisze w komentarzu. Będę naprawdę mega wdzięczna, chętnie poczytam, bo fajnie by było udoskonalić sobie to tło, żeby nie było takie... nudne. I gdzie ja wjechałam? Dobra, z nawyku niestety wjechałam, żeby robić wyścig, a już tego konia Mikołajowi wytrenowałam na 15 poziom, więc nie wiem, po co mam robić ten wyścig. Jedziemy do koni, kupić konie, a nie trenować, nie trenujemy na odcinkach. Dobra, mamy dużo American Paint Horse'ów, no i tego jednego mam już zakupionego, więc tego jednego tak jakby nie ma, okej? Nie będę kupować mu powtórek. No dobra, którego by jeszcze... kupić. No na jednym nie przestaniemy, absolutnie, nie poprzestaniemy. Musi być jeszcze jakiś. Myślę, że można by było kupić tego, bo on ma takie wyjątkowe umaszczenie. W sumie każdy koń tej rasy, bo to jest właśnie ta rasa, dlatego ją tak bardzo lubię, bo ma tak dużo umaszczeń. No ale zobaczcie pysio tego konia, nie? On tutaj ma taką fajną budkę, super to wygląda, dobra. Już wiem, że biorę tego. No i kupujemy. I znowu muszę wymyślić jakieś głupkowate imię. Okej, chyba znalazłam i będzie to Diskomaniak. Okej, ja wiem, ja nawet nie komentuję tego imienia, tak to ja wymyśliłam. Bierzemy. Tak chciałam sobie nazwać go Disco Marek, no ale wiadomo, że oczywiście nie będzie takiego słowa tutaj jak Marek, bo to jest polskie imię. Dobra, ile star końców nam zostało? 2820. Czyli miałam rację, że starczy nam na wszystkie. No ale z drugiej strony nie wiem w sumie, czy kupować wszystkie, bo ten
ten biało-czarny i biało-brązowy wyglądają w sumie podobnie, więc jednego z nich mogłabym wziąć zamiast dwóch tych samych. No i jest jeszcze taki konik i on chyba podoba mi się najmniej. Przypomina mi troszeczkę tego kucyka jorwickiego, albo wiecie, tego za 350 starcoins, albo Carly Horsa, czyli tego Bashkir Carly, kędzierzawy, koń kędzierzawy. O, po polsku nazywa się to koń kędzierzawy. One miały takie same umaszczenia i nie wiem, koń kędzierzawy jest nawet okej, nawet mi się podoba, no ale tutaj u tego American Paint Horsa taki, no nie wiem, chyba za bardzo po prostu mi się przejadł ten Bashkir Carly. Ale z tych dwóch, biało-czarny czy biało-brązowy, myślę, że wybiorę biało-brązowego. Bo biało-czarnego mam już Tinkera, co prawda nie na koncie Morduka, ale na swoim, więc no ten Tinker już myślę, że mi wystarczy i wezmę sobie tego go. Kupujemy. No i kolejne oczywiście głupie imię. No i wymyśliłam kolejne, no może niekoniecznie głupkowate imię, ale coś znaczące. Jest taka platforma do gier, Epic Games, i tak zauważyłam, że SSO dodało różne warianty tych imion i akurat tutaj pasuje Epic Game, więc w sumie why not? Czemu by nie? Ja właśnie lubię tworzyć takie imiona, które coś znaczą w rzeczywistości. Na przykład to jest jakiś dobór słów, który, nie wiem, reprezentuje jakąś firmę czy cokolwiek takiego, lub jest jakimś memem, wiralem i tak dalej. Można sobie ustawić Daylight, a Daylight to jest konia takamy, więc no, wiecie co mam na myśli. W końcu zostało 1970. Czy będę kupować te dwa ostatnie American Paint Horsy? Chyba nie. Kupiłam już 3 i wydaje mi się, że na razie starczy tych American Paint Horse'ów, bo akurat te dwa tak średnio mi się podobają i myślę, że Mordukowi też spodobają się nowe konie, które wejdą i może będzie sobie chciał jakiegoś kupić. No i co, weźmy sobie jakiegoś konia, może weźmy sobie tego. No ten mi się mega podoba, powiem wam szczerze. No i zobaczmy, mamy troszeczkę też szylingu, więc moglibyśmy w sumie kupić sprzęt dla tego konia. No a że ten koń jest westernowy, bo zobaczcie jego animację chociażby, no to fajnie by było dobrać sprzęt westernowy. Myślę, że Morduk ma jakiś sprzęt w szafie, więc sobie podjedziemy i zobaczymy. Być może coś wybierzemy właśnie ze sprzętu, który się tam znajduje. Dobra, pierwszy koń ubrany, być może nie za bardzo aż tak westernowo, ale myślę, że ten sprzęt idealnie pasuje. Możesz dać coś w komentarzu albo łapką w górę czy tam w dół. Jedziemy do kolejnego konia. A właściwie idziemy, no bo jesteśmy na nogach, więc jak możemy jechać? Właśnie coś zauważyłam, że cały sprzęt urodzinowy, który można było dostać na urodziny SSO, jak się zbierało podkowy, jest prawie że praktycznie za darmo w sklepie globalnym. To po co ja się męczyłam i zbierałam te durne podkowy, żeby dowiedzieć się, że ten sprzęt jest praktycznie rozdawany za darmo? Czuję się oszukana. Dobra, jednak te starcoinsy, które normalnie byśmy wydali na konia, ja wydałam na siodło, a dokładnie jest to starcoinsów. Ale dobra, Morduk Master Raidera na zawsze, więc co sobotę dostaje i tak 100 starcoinsów, więc myślę, że to jest nie problem żaden. I kolejny piękny koń w pięknym sprzęcie. Nawet zobaczcie, postać Morduka jest tak westernowo ubrana. Klimatycznie, klimatycznie. I słuchajcie, został nam ostatni koń do ubrania, którego też sobie zaraz wyposażymy w sprzęt. Naszą krówkę, no bo ten akurat wygląda jak krówka. O! Akurat zauważyłam coś pięknego, co wcześniej nie widziałam. Zobaczcie jego pychol. Ale ma super pychol. Tutaj ma taką brązową plamkę, ale fajnie, nie widziałam tego wcześniej. Ale super. Chyba moja nowa, najulubieńsza maść. Chociaż nie, chyba tamten z jabłuszkami na tyłku chyba bardziej jeszcze mi się podoba. No dobra, i ostatni koń. I ja wiem, on nie jest w ogóle ubrany westernowo, ale nie mogłam się powstrzymać, no on pięknie wygląda w tym komplecie. W tym takim kwiatuszkowym, można powiedzieć, takim zielonym. Nie mogłam za bardzo znaleźć owijek dopasowanych do tego kompletu, ale znalazłam jakieś tam ochraniacze, można powiedzieć, takie czarno-białe i tam chyba są też elementy takiego ciemnego zielonego, więc myślę, że jest git. No to co? No to ubraliśmy sobie chyba wszystkie konie, które dziś kupiliśmy. Moment. Tutaj siedzi Lucek i patrzy się po prostu, co ja robię na ekranie. Weźmy sobie te konie tutaj na jedną może... na jedną stronę. No i dobra. Kto tu jest? Aha, Maja.
No tak, bo dzisiaj jest dzień szczęśliwego konia, dlatego teraz przez cały tydzień nasze konie są najszczęśliwsze na świecie i mamy opiekę stajenną przez cały tydzień za darmo, więc w sumie fajnie. Mamy te trzy konie, kupiliśmy sobie trzy konie, startowaliśmy z prawie 5000 starkońców, teraz mamy 1515, więc to nie jest wcale tak dużo, dosyć mało. No ale i tak starczy w razie czego na jakiegoś konia, więc jest git. Wszystkie konie ubraliśmy, wydałam trochę też starkońców na te sprzęty. Dwa konie, nie no, w sumie jeden koń jest ubrany westernowo, właśnie ta maść. Tutaj ubrałam tego konia o w taki sposób, akurat ze sprzętu, który Morduk miał już w swojej szafie. No i ostatniego konia, mój faworyt co do ubioru, ubrałam w taki sposób i też moim zdaniem jest jak najbardziej fajny. Jakbyście mieli powiedzieć, który koń najbardziej wam się podoba, to by był na przykład numer 1, to numer 2, a to numer 3, to który by wam najbardziej się podobał? Koniecznie dajcie znać. Jeżeli napiszecie numerek, to ja wam go zeserdyszkuję. No to wchodzimy na jakiegoś konia, może na tego konia ubranego westernowo, no bo jednak pasuje troszeczkę do naszego ubioru, więc najbardziej się wpasowuje w klimat. No i wyjdźmy z nim ze stajni. Tutaj przyszła Lucyna, więc tak, mam dwa koty i no i teraz oczywiście muszą mi poprzeszkadzać trochę. Dobra, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dla kogoś, kto jeszcze nie widział hodów American Paint Horse'ów, bądź też nie widział poprzedniego filmu, gdzie kupowałam właśnie American Paint Horse'a, no to teraz pokrótce przedstawię właśnie hody, jakie ma American Paint Horse. Nie będę ich jakoś szczegółowo omawiać, bo po prostu już wcześniej na wcześniejszym filmie to zrobiłam, tylko po prostu je pokażę. Także to jest wstęp. To jest kłus. Tak, Lucynka, do ciebie mówię oczywiście. Mój stały widz. To jest wolny galop. O, szybki galop. No i cwał. No, cwał jest bardzo ładny, bardzo majestatyczny, bym powiedziała. Skok. Szybkie zatrzymanie. O, jak quarter horse. Dębowanie. Cofanie? O, cofania jeszcze nie było. Znaczy było w stajni, także już na pewno zauważyliście. No i dodatkowa animacja, jaka jest pod spacją. To jest takie właśnie kręcenie się. To się chyba nazywa reining, ale nie jestem do końca pewna. No więc to były w sumie te animacje. Ten koń nie ma akurat animacji takiej ze stępa do kłusa dodatkowej, tylko po prostu ze stępa przechodzi w taki normalny kłus. Nie ma żadnej innej animacji. No ale i tak jest dodatkowa animacja, co jest moim zdaniem bardzo fajne. Chociaż jest ta sama, co mają quartery, czyli tutaj konie, które są na ranczu i które również są westernowe. To wszystkie te konie również mają tą samą animację. No ale co z tego? No zobaczcie umaszczenie quarterów, a zobaczcie umaszczenie American Paint Horse'ów, to z nieba a ziemia, no sorry, ja uwielbiam takie konie właśnie o innym umaszczeniu, ale na pewno to już wiecie, jak już zauważyliście. No i dobra, no i teraz na sam koniec mogłabym w sumie przeczytać jeszcze tak pokrótce historię rasy. No nie radzę sobie z tymi kotami, jak one mi tu dokuczają. Także teraz przeczytam pokrótce historię rasy, jeżeli ktoś już tą historię zna, bądź też nie chce po prostu jej słuchać od nowa, Lucynka, przestań. To teraz ma napis na dole, kiedy kończę ją czytać. Nie ma to jak koń i jeździec przymierzający swobodnie, zachęcające trawiaste równiny leżące u stóp pokrytych śniegiem gór. Konie American Paint są wtedy w swoim żywiole. Gdy Hiszpanie po raz pierwszy sprowadzili swoje wierzchowce do Ameryki Północnej, wiele z nich zaczęło wędrować po tym kontynencie i trafiło do jego rdzennych mieszkańców. To właśnie dzięki nim zaczęto hodować konie American Paint, które cechowały się wyjątkowym umaszczeniem, mocną budową i niezwykłą osobowością. Lucyna! Dziś konie American Paint są bliskimi i krewnymi innych popularnych północnoamerykańskich wierzchowców, takich jak konie rasy Quarter czy pełnej krwi angielskiej. Dlatego też mają swój udział w długiej historii pomagania ludziom w kształtowaniu Ameryki Północnej. American Paint to silne, spokojne i inteligentne zwierzęta, to też ich szkolenie jest przyjemne i daje dużo satysfakcji. Najbardziej charakterystyczną cechą tych koni jest ich wyjątkowo piękna maść, będąca połączeniem koloru białego z jakąś inną barwą. Umaszczenie to jest tak zróżnicowane, że nie ma identycznych koni American Paint. Typową maścią tych wierzchowców jest na przykład Tobiano, czarno-biały mający na pysku wzory w kształcie gwiazd czy pasków, oraz Overo, kary o nieregularnym białym wzorze i ciemniejszych nogach ze sporadycznie występującymi białymi skarpetkami. Pysk tych koni jest w większości biały.
Choć konie American Paint są często poszukiwane do Western Pleasure, Barrel Racing i innych konkurencji westernowych, poradzą sobie także w takich dyscyplinach jak English Pleasure, Working Equitation czy skoki przez przeszkody. Spokojne usposobienie i towarzyska natura sprawiają, że wierzchowiec ten to idealny towarzysz dla wszystkich ludzi o dobrym sercu. Gotowa, by stworzyć więź z tym niezawodnym koniem przemierzającym amerykańskie równiny? No więc słuchajcie, no ja w tych koniach się zakochałam. Możecie dać znać, czy wy również, bo ja naprawdę po prostu przepadłam. W Star Stable bardzo zainteresowałam się, można powiedzieć, westernem, od kiedy dodali właśnie Rancho Starshine oraz American Quarter Horse. No i mega się cieszę właśnie z odnowienia tych American Paint Horse'ów, no bo jednak te stare Paint Horse'y były brzydkie, przyznajmy sobie szczerze, a te nowe są śliczniusie i no cóż, zdobyły moje serce, po prostu. A czy zdobyły również twoje? Podziel się tym w komentarzu, ja już będę kończyć. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, jeżeli oczywiście mnie subskrybujesz z dzwoneczkiem. Jeżeli nie, no to musisz to koniecznie teraz nadrobić. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach i cześć! Well,